Chciałbym przetoczyć parę słów na temat regulaminu, tak? Jaki będzie obowiązywał nas na czas przemarszu. Nad porządkiem manifestacji będzie czuwać służba porządkowa w postaci strażu marszów. Każdy z uczestników ma obowiązek dostosowania się do poleceń organizatorów oraz przedstawicieli służby porządkowej, a wszelkie zagrożenia niezwłocznie prosimy zgłaszać, tak? W trakcie marszu obowiązuje absolutny zakaz używania środków pirotechnicznych. Chciałbym także podziękować wszystkim.
20 tysięcy osób. To znaczy zachód wojny wywołuje, imigrantów nie przyjmuje. Tutaj rzadko się to pojawiało, ponieważ skupialiśmy się na samym problemie, czyli na imigrantach, na tych wszystkich uchodźcach nielegalnych i imigrantach przekraczających granice państw południowej Europy, a nie skupiliśmy się na tym, co jest przyczyną tego problemu, czyli interwencje Stanów Zjednoczonych, Izraela, Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie.